No właśnie, ten konflikt, można powiedzieć, przybrał na sile, kiedy w nocy z wtorku na środę, jeżeli dobrze pamiętam, pojawiły się na wielu pomnikach flagi tęczowe. Te osoby wchodziły na te pomniki, zawieszały te flagi, również na pomniku Chrystusa, tuż nad napisem Sursum Corda. No, wiele osób poczuło się urażonych, stwierdziło, że ich uczucia religijne były urażone. A jak się pan poczuł, panie pośle? Przede wszystkim nie łączyłbym tego z konfliktem PiS-u i z Platformy. To są zupełnie inne sprawy. To nie działacze Platformy wieszali te flagi. To środowiska skrajnej lewicy. Osoby, które to robiły, miały też znaki anarchii na sobie. Są to środowiska, którym ani PiS, ani Platforma, że tak powiem, nie utrudnia w żaden sposób działalności. To są jedna z tych osób, która to zrobiła, to chyba ta sama osoba, która była zaangażowana w ostatnich dniach w fizyczny atak na działaczy organizacji Pro-Life, którzy fundują ciężarówkę, która jeździ, uświadamia warszawiaków w kwestiach ważnych dla obrońców życia nienarodzonego. No i trzeba powiedzieć, że zdumiewa mnie osobiście bierność policji, bierność władz państwowych, bierność władz samorządowych, tak polityków PiS-u, jak i Platformy, wobec tych wszystkich właśnie skrajnych grup, które po prostu łamią prawo po to, żeby tworzyć kolejne prowokacje, naruszać swobody obywatelskie Polaków, czy po prostu jakiś pokój społeczny, koncentrować na sobie uwagę mediów i w ten sposób przebijać się ze swoim przekazem. Moim zdaniem te grupy świadomie stosują taką technikę oswajania publicznej opinii z kolejnymi prowokacjami i przesuwania granic. Dokładnie tą samą technikę stosowały w świecie zachodnim. Zniszczyły wszystkie tradycyjne normy moralne, jakiekolwiek hamulce, najpierw w sferze artystycznej, medialnej, później naukowej i politycznej. No i tradycyjny chrześcijański ład społeczny, czy oparty na naturalnym prawie, naturalnym porządku społecznym w świecie zachodnim przestał istnieć. W Polsce jeszcze w większości jesteśmy przywiązani do tradycyjnych norm. Ja uważam, że postawa takiego dryfowania wraz z odczytami sondażowymi, którą to postawę ma nasza władza, nie przeciwstawiania się poprzez działania, a nie tylko słowa, bo słowa nic nie znaczą w polityce, działania mają znaczenie. To jakie i władza działania? W żaden sposób działaniami się... No, ja postulowałem już z 5 lat temu i moje środowisko postulowało, żeby w pierwszej kolejności odciąć zagraniczne finansowanie środowiskom skrajnej lewicy. Następnie w Warszawie powinno być wyegzekwowane prawo. W tej chwili środowiska skrajnej lewicy nielegalnie zajmują kilka gmachów w ścisłym centrum stolicy. Nie płacą żadnych opłat, żadnych czynszów. Jeden z tych lokali, tak zwanych skłotów, mieści się dokładnie naprzeciwko najważniejszej komendy policji w Warszawie, czyli przy ulicy Wilczej. To tam jest między innymi centrum w tym skłocie tych jakby akcji wypadowych, między innymi ten napad na ciężarówkę obrońców życia nienarodzonego miał miejsce tuż pod siedzibą tego skłotu. Więc pokazuje to, jeszcze raz podkreślę, że i policja, i władze samorządowe dają grupom skrajnym pole do działania. Samorząd warszawski dawał też fundusze. Czyli domaga się pan po prostu zdecydowanego działania organów ścigania w takich przypadkach, tak, jakie omawiamy. Jeżeli chodzi o całą tą propagandę LGBT, te wszystkie prowokacje, to uważam, że tutaj nie obejdzie się też bez ograniczeń prawnych, dlatego że te środowiska bardzo świadomie stosują strategię niekończących się prowokacji. W Polsce te prowokacje są ciągle jeszcze takie, powiedziałbym, ostrożne wbrew temu, co nam się wydaje. Natomiast w świecie zachodnim one mają często charakter wulgarny, pornograficzny. W Ameryce Łacińskiej czy niektórych państwach Europy Zachodniej mają też charakter ataku na wydarzenia robione przez chrześcijan, na obiekty kultu religijnego. Przedsmak tego mieliśmy w postaci właśnie wchodzenia do kościołów, zakłócania mszy świętej, zakłócania procesji Bożego Ciała, fotografowania się wewnątrz kościołów, czy w tej chwili profanacji figury Jezusa Chrystusa flagą symbolizującą grzech z perspektywy chrześcijańskiej. To trzeba powiedzieć wyraźnie, flaga LGBT to nie jest żadna flaga zawierająca wyłącznie program polityczny lobby LGBT, ale to jest afirmacja grzechu i dlatego tak kontrowersyjne jest to dla chrześcijan, że jeżeli coś jest w świetle moralności chrześcijańskim grzechem, a my wieszamy to coś na i o tym w debacie publicznej, no to politycznej to rzadko się mówi, bo dla katolików to jest po prostu grzech. No tak, i niestety ubolewam, że nawet w słowach naszego biskupa kardynała Nycza,
padło tylko słowo o bólu, a nie padło słowo o grzechu i o tym, że to jest zło i trzeba po prostu zwracać uwagę, że rozszerzanie się tej całej homoseksualnej tendencji w społeczeństwie będzie prowadzić do nieszczęścia wielu młodych osób, które upewniane w tym, że to jest coś tak samo dobrego jak założenie rodziny, wejdzie w tą subkulturę homoseksualną, no i tam ich czeka tylko niestety nieszczęście, tylko smutek, tylko podwyższona procentowo skłonność do samobójstw, do uzależnień, do zachowań przemocowych i o tym się kompletnie, do chorób wenerycznych i o tym się kompletnie nie mówi. Czy możemy przerwać ten stek kłamstw? I czy w ogóle panowie, nie wiem, słuchają nauk papieża Franciszka? To jest jakiś skandal, co tutaj no, jakie tutaj słowa. No akurat myślę, że niewiele pan wie o tym, akurat papież Franciszek ma bardzo zdecydowaną postawę w tej kwestii. Proszę zajrzeć sobie mówi o szacunku do drugiego człowieka i poszanowaniu każdego człowieka, niezależnie od orientacji seksualnej. Oczywiście, pani poseł, i szacunek polega na tym, żeby mówić ludziom prawdę, a nie upewniać ich w złej drodze. Jest po prostu czystą dyskryminacją. Ja nawet nie chcę się do tego odnosić, bo to jest skandaliczne, że łatwo takie rzucać padają epitety pani, szanowna pani. Chciałbym, żeby pani użyła jakiegoś argumentu. Jakie epitety tu padły? Jedno odniesienie tylko. No stek bzdur to jest epitet. Panie redaktorze, to, pani że to jest zaburzenie, że coś, to jest wbrew jakiejkolwiek wiedzy naukowej. Dobrze, dyskryminacją jest mówienie, że ktoś nie jest człowiekiem. To jest dyskryminacja. Kto powiedział, że ktoś nie jest człowiekiem? Kto użył tego dyskryminacji? Że to jest ideologia, a nie ludzie? Mam przypominać, kto to mówi? Czołowi politycy tego kraju. Ta akcja pokazuje, że to jest skrajna ideologia. LGBT, dyskusja z lewicą na ten temat nie ma sensu, bo po prostu dla lewicy to jest wyznanie wiary, że homoseksualizm jest dobry i że najlepiej, żeby się rozszerzał wśród młodzieży i żeby to wpajać w szkołach. Lewica nigdy z tego nie zrezygnuje, nie ma racjonalnego spojrzenia na tę kwestię. To jest jakiś absurd. To jest coś, co dobrze, to jest. Są różni ludzie. Szanowna pani, i tęczowa flaga. Mówi pani absurd, stek bzdur. Dobrze, konkret, o co chodzi? Tęczowa flaga jest przede wszystkim, i myślę, że to ważne, żeby to wybrzmiało, bo ja myślę, to że nie też jest tęcza. Tęcza ma 7 kolorów, nie 6. Tak. To jest sześciobarwne pole. Tęczowa flaga jest symbolem równości, szacunku do drugiego człowieka i myślę, że każda osoba, każda postać, szacunek na której nie polega na atakowaniu symboli religijnych. No właśnie, lewica dużo mówi o szacunku, a później profanuje pomniki panie istotne dla wszystkich Polaków.